Witajcie! Dzisiaj mamy dla Was małą cywilizację, czyli nową grę Łukasza Woźniaka, Łukiego, ale grę bardzo specyficzną. Tak. Po pierwsze, jest to kolekcjonerska gra karciana, o takich zwykle nie mówimy. Po drugie, można ją kupić wyłącznie w jednym sklepie, który ruszy lada moment. Kupić to jest też złe słowo. A dostać, przepraszam, dostać. Tak. A więc Łukasz Łuki Woźniak otwiera sklep z maszówkami. Gratulacje Łukasz, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że będzie to sukces. I Mała Cywilizacja jest pomysłem bardzo ciekawym na promocję sklepu. Polega na tym, że za każdym razem, kiedy robicie zakupy w sklepie Łukasza, to dostajecie 10 kart. W ten sposób jest to kolekcjonerska gra karciana. No pomysł ciekawy. I co bardziej ciekawe, jak na taki pomysł, czyli jak na promkę, która ma promować sklep i jest darmową kolekcjonerską grą karcianą, gra naprawdę działa i jest całkiem fajna. Sprawia na pewno dużo przyjemności. Zasady są bardzo proste, prawda? To prawda. Każda karta podzielona jest na 4 budynki z dwóch stron. Karty są dwustronne. Oprócz tego, że na kartach są budynki, to mamy jeszcze tutaj w rogach zasoby, jakimi te karty są. Są tylko dwa zasoby w grze, drewno i kamień. I kiedy mamy swój ruch, możemy wykonać jedną z dwóch akcji. Albo możemy sobie zwiększyć liczbę surowców na ręku, czyli odłożyć dwa kamienia i wziąć kartę, która daje trzy kamienia. A jak odkładamy kartę, odwracamy na drugą stronę, dzięki czemu zawsze... Co ważne, bo dzięki temu właśnie dużo się dzieje tutaj, jest ciągle coś nowego. Tak, coraz to inne budynki. Albo możemy za surowce, które mamy w ręku, na przykład ja mam teraz trzy kamienia i jeden drewna, kupić sobie jakiś budynek. Wtedy wyciągamy go ze stołu, kładziemy przed sobą tak, żeby na górze był obrazek, odkładamy te surowce, których zużyliśmy, znowu do góry nogami na stół i jedziemy dalej. Gra kończy się w zależności od wariantu, kiedy ktoś zbuduje 3, 4, 5, 6 albo 7 budynków, tak, bo wariantów... 5 wariantów rozgrywki. Tak, 5 wariantów rozgrywki. Jakby też od wariantu rozgrywki zależy liczba kart, której potrzebujemy do tego. Im dłuższy wariant, im więcej osób w grze, tym więcej kart jest potrzebnych. Także to tyle, jeżeli chodzi o zasady tak naprawdę. Gra jest, tak jak mówiłem, prosta, ale nie jest prostacka. Nie jest to oczywiście gra cywilizacyjna, coś tam było. Ale sprawia dużo radości i trzeba trochę pokminić. Tak, także jest fajnie. Bardzo mi się podoba ten motyw z odwracaniem kart. To jest naprawdę rewelacyjny pomysł. To, że jedna karta to są aż 4 budynki i to jest dużo możliwości. Bardzo jesteśmy pod dużym wrażeniem tej mechaniki, tego tak. Odwracania, to jest fajne. Nie wiemy, że to co trzymamy w ręku to jest prototyp. Nie wiemy, czy ostateczna wersja gry właśnie tak będzie wyglądać, ale generalnie wszystko tutaj jest czytelne i myślę, że... Tak, jeżeli chodzi o grafiki, one nie powalają, ale też nie mają chyba powalać. Tutaj jest dość dużo informacji, ponieważ mamy surowiec, kolor budynku, nazwę budynku, punkt, który daje ilustrację, koszty tego budynku i to, co nam da budynek w przyszłości. Także informacji jest naprawdę dużo, mam ich 4 na tym. Ja nie jestem pewien, czy tutaj potrzebna jest jakaś specjalna przesadyzm graficzny. To jest naprawdę nieźle. Tak, polecamy. Jeżeli będziecie mieli okazję zagrać w Małą Cywilizację, to spróbujcie, bo to jest bardzo ciekawy pomysł. I co? Rozgrywka jest krótka, prawda? Tak, no to jest 15 minut, także można grać i grać. Tak. Super. Gratulacje, Łuki.